Forum Romanum, Rynek, Agora Klarenbach. Dobry wieczór agoriankom i agorianom przed telewizorami. Dobry wieczór uczestnikom tegoż programu. Proszę Państwa, bez zbędnych powitań przechodzimy od razu do rzeczy. Witając gości, będziemy prosić o komentarz, subiektywną ocenę wydarzeń mijającego tygodnia. Są dziś razem z nami, zaproszenie do programu przyjęli i co ważne, skorzystali z niego. Małgorzata Prokop-Paczkowska, Nowa Lewica. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Paweł Hreniak, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. Oskar Kida, Bezpartyjni Samorządowcy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I niestety poza naszym studiem, Studiem Republiki, Dobromir Sośnierz, Konfederacja. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Rafał Rosiński, proszę Państwa, wiceminister cyfryzacji, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Dobry wieczór, panie ministrze. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór, panie redaktorze. Ponieważ jedna kobieta z nami, zaczynamy od pani poseł. Subiektywna ocena wydarzeń mijającego tygodnia. No oczywiście, jakby nie inaczej, wybory w Stanach Zjednoczonych, zwycięstwo Donalda Trumpa. Polska prawica no, wręcz dostała amoku, orgazmu w Sejmie, brawa, skandowanie na rzecz no, prezydenta innego państwa. Chyba nigdzie w Europie to się nie zdarzyło, no, ale polska prawica tak lubi. Jadąc z panem posłem taksówką, mówię, ja trochę już żyję. No, byłam dzieckiem, jak oglądałam tą telewizję PRL-owską, ale to chyba nawet tamten Sejm, jak pierwszy sekretarz w Związku Radzieckim został wybrany, czy nastawał jakiś nowy, to aż takich orgazmów nie było, jak dzisiaj to co zrobiła polska prawica. No ale państwo tutaj, jako Republika, również macie swoje zasługi. Rachoń tam szalał w sztabie, był podczas tych konwencji. Znaczy przede wszystkim Michałowi udało się rozmawiać, tak, wówczas tak, z kandydatem oczywiście. Obecnie. Oczywiście. Elektem prezydentem 47. Stanów Zjednoczonych. Oczywiście, może teraz wspólnie jakoś będą działali, aby prezydent Kaczyński, jak już słuchy chodzą, namaścił na kandydata przystojnego Rachonia. No, takie rzeczy już też możemy... Nie, Kaczyński wystawić musi swojego kandydata. Nie, ale powiedziała pani prezydent Kaczyński, dlatego tak słucham. Przepraszam, no to się przejęzyczyłam. Musi wystawić kandydata. No i niektórzy mówią, że przystojny jest Rachoń, języki zna, no to ma szansę, no i bardzo się stara, robi tam dobry PR. No ale wracając do tych wyborów, do tej wygranej... No dobrze, to skoro był wątek telewizyjny, to ja panią tak dopytam. Jako członkinie Rady Programowej NeoTVP, nie? NeoTVP? No, nielegalnie przejętej. Aha, to tak teraz ukuliście tak nową taką nomenklaturę. No, przepraszam, a legalnie Telewizja Polska została przejęta? Legalnie, tak, tak. A no to w takim razie różnimy się w ocenach. W nazewnictwie. Słaba oglądalność. Ale czego? Słaba oglądalność TVP, o to chodzi. Do tego doprowadziliście, to macie, co żeście chcieli. Aha, no. Nie, natomiast chcę o coś innego zapytać. No i nie czuje pani na przykład takiego dyskomfortu, że ta Telewizja Polska w likwidacji, bo to warto podkreślać też, nie? Została postawiona w stan likwidacji, tak jest likwidowana i likwidowana, nie? I zamiast pieniędzy na onkologię dziecięcą, to jednak na likwidowaną TVP. No ale to już nie jest żadne zagadnienie, może, to już nie jest żaden temat. Kontynuacja tego, no, co ale co wie pani, coś innego obiecywaliście, a co innego robicie, ale to jest zupełnie naturalne. No to zupełnie. Ale nie czuje pani dyskomfortu? Ale nie, ale chciałbym dokończyć pytanie. Dobra. Nie czuje pani dyskomfortu, że nikt z tego NeoTVP nie wpadł na genialny pomysł, żeby pojechać i zrobić rozmowę czy z kandydatką, czy z kandydatem na urząd prezydenta? Ja myślę, że na wszystko jest czas. A, no tak. No, Republika się wyrwała, uważa, że to jest wielki sukces. Proszę bardzo, można też tak sądzić. Mi chodzi tutaj o co innego, ponieważ jestem w prawicowym medium, to pozwolę sobie na takie stwierdzenie, że te wybory w Stanach Zjednoczonych pokazały, że te wszystkie prawicowe, konserwatywne wartości runęły jak domek z kart. Jak to? Jak to? Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie.
zwycięzca, czyli Trump, razem z Elonem Muskiem, który mu bardzo pomagał, mają wspólnie 17 dzieci z 6 partnerkami. Czyli Trump, trzecia żona, usługi prostytutki, które zatajał, wyroki, skazania. Konstytucja Stanów Zjednoczonych pozwala, aby ktoś, kto został skazany, mógł kandydować, więc nawet będąc w więzieniu mógłby kandydować. No teraz oczywiście już te wszystkie wyroki nie będą miały znaczenia. Więc tak naprawdę te konserwatywne wartości to jedna wielka ściema. I tu można chyba trochę być jednak smutnym. Dlaczego? Proszę zobaczyć, że konserwatywną wartością jedną z jest chociażby chęć posiadania dzieci. Czy w ogóle już no sam fakt posiadania żony, dzieci. Rozwody. Pani, ja tam nikomu nie zaglądam do alkowy i nie zastanawiam się, kto z kim być wyrozumiałe i jak. Natomiast ja chyba niezwykle istotne jest to, tylko że proszę zauważyć. Takie zakłamanie. A ile dzieci usunęli w międzyczasie? Bo może na tym się skupi a pani kto jako przedstawiciel. Trump usunął dzieci. No, nie wiem, no pewnie coś pani na ten temat a, wie. No nie, tego nie wiem. No chyba aż takich rzeczy nie robi. No przecież głosi inne wartości. No więc mamy Trumpa. Gratulujemy zwycięstwa. Zrobił świetną kampanię. Wygłupiał się, a świat obrazkowy się bardzo dobrze sprzedaje. Jednocześnie robił też ohydne, obleśne rzeczy, jak to z mikrofonem, nie wiem, czy to pokazujecie swoim widzom, więc no, jest to człowiek, którego ja nie podziwiam, nie będę podziwiać. Pierwsze, może nie pierwsze, ale już zapowiedział, że podniesie podatki, zmniejszy podatki najbogatszym. To również zrobił w tamtej kadencji. I rozruszył gospodarkę. Współczuję tym biednym, którzy na niego zagłosowali. Państwa, wypisz, wymaluj sytuację z Polski. Czy najbogatszym się, również składka zdrowotna ma być poprawi. Zmniejszona, nie? Absolutnie lewica tego nie no, popiera. Ale widzi nie pani. No i ta, tak to jest. Krytykujemy cudze, a swojego nie więc znamy. Miejmy nadzieję, że to się w Polsce nie wydarzy, że będziemy dbali o wszystkich i szczególnie o te najbiedniejsze warstwy, bo jak wiemy, po 8 latach rządów PiSu znowu mamy 2,5 miliona. Po 11 miesiącach rządów. Nie, nie, nie. To jest badanie za 23 rok. Paweł Hreniak. Za 23. No, oczywiście najważniejsze wydarzenie to wybory w Stanach Zjednoczonych. Przerwaliśmy w końcu ten pochód dzikiej rewolucji lewicowo-liberalnej. Zdroworozsądkowi ludzie, którzy myślą w sposób normalny. Pan wpływał na te wybory w Stanach? Mówię o pewnej wspólnocie myśli w świecie zachodnim, osób, które sprzeciwiają się tej rewolucji liberalnej i lewicowej. No, na szczęście udało się to powstrzymać. Myślę, że to również gdzieś się przełoży na politykę w Europie. Mam przynajmniej taką głęboką nadzieję. No ale to, co w Polsce, to myślę, że również było dosyć ciekawe. Mamy dzisiaj Sejm, który znowelizował budżet. Mamy rekordowe deficyty. No, ale to pani Prokop-Paczkowska pewnie powie, że to przez was. No tak, to pewnie tak powie. Chociaż to, co jest dość dziwne i zastanawiające, no mimo tego, że ten deficyt dzisiaj został zwiększony właśnie 240 miliardów, a w dniu dzisiejszym o 50 kilka miliardów, ale zabrakło tam na a służbę. A jaką inflację ale mamy zabrakło, teraz? A jaka zabrakło, była za waszych czasów? Czyli zabrakło, wpływy do budżetu? Ale pani pozwoli, że dokończę. No ale zabrakło chęci chociażby przekazania środków na szpitale. My dzisiaj jako Prawo to jak nie ma na służbę zdrowia niestety, w tym no, okazuje się, że na różne rzeczy są. Jest na Neo TVP w likwidacji, ale na służbę zdrowia. Dzisiaj składaliśmy taką poprawkę, zwiększenie dotacji do polskich szpitali, do Narodowego Funduszu Zdrowia. No, tej lewicowej tutaj otwartości jednak niestety zabrakło. No, myślę, że takie ważne wydarzenia to też problemy, które mamy, jeżeli chodzi o etaty w policji. To jest, myślę, że rzecz też
istotna, bo ona wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo. I to są chyba te główne rzeczy. Nie spadek po nas, bo jeżeli by pani znała liczby, to w grudniu 2023 roku wakatów było, mówię to jako wiceprzewodniczący Komisji Administracji, 10 tysięcy, a po 14 400. Więc no, po 11 miesiącach rządów Platformy Obywatelskiej i Lewicy, głośnej Lewicy, mamy zwiększenie prawie o 5 tysięcy wakatów. Więc no, nie jest lepiej, jest dużo gorzej i w dziedzinie służby zdrowia, i w dziedzinie finansów, i w dziedzinie kwestii związanych z bezpieczeństwem tym wewnętrznym. No to może jest chociaż jakaś jedna dziedzina, w której jest dobrze. No. I nie chodzi mi o samozadowolenie polityków. No, myślę, że to, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, no, powraca wiara w ludzi, w to, że gdzieś zdrowy rozsądek po ciężkich i ciemnych czasach powraca. Wierzę głęboko, że u nas w Polsce również wszyscy ci, którzy głosowali na lewicę, na liberałów, to takie spojrzenie otrzeźwiające, gdzie się również... Tym bardziej, że są, proszę państwa, już odpryski, chociażby niemiecki rząd socjalistyczny pada. A sam socjalista, kanclerz... Był socjalistyczny. A przepraszam, a Scholz jest jaki? Ale no to był... Przepraszam, kanclerz jest jaki? Lewicowy czy prawicowy? Kanclerz. No i no. Ale jaki? Lewicowy czy prawicowy? Kanclerz jest socjaldemokratyczny, no to znaczy się ale lewicowy, rząd no. koalicyjny. I Rafał Rosiński. Panie ministrze. Kto nie chciał dać pieniędzy w Niemczech na pomoc Ukrainie? Minister... Nie socjaldemokratyczny. A z hełmami zwlekał Scholz. Czyli wasz kolega. Jeżeli mogę zabrać głos. Tak jak panie redaktorze, szanowni państwo, oczywiście najważniejszym wydarzeniem w tym tygodniu były wybory w Stanach Zjednoczonych. I tutaj sukces odnieśli w ogóle Republikanie. Jest to święto oczywiście demokracji w Stanach Zjednoczonych. No i ten wybór musimy uszanować, czy powinniśmy także uszanować. I każdy rząd mówi jednoznacznie, oczywiście, że jest nastawiony na współpracę z Donaldem Trumpem. Nie było jakby to ich słów obecnie po wyborach w Stanach Zjednoczonych krytycznych w stosunku... Jeszcze by tego brakowało. Donalda Trumpa. Zarówno tu zwrócę na jedną rzecz uwagę. Wygrało skrzydło centroprawicowe. Taka była wola Amerykanów. Amerykanie postawili przede wszystkim na gospodarkę. Postawili na sprawy wewnętrzne. To jest ich wybór i ten wybór jak najbardziej powinniśmy uszanować. Oczywiście zobaczymy, jak będą toczyły się dalej losy świata z tym związane, bo wiemy, że oczywiście Stany Zjednoczone wiodą tutaj prym zarówno gospodarczy, jak i pod względem militarnym. Jest to nasz najbliższy sojusznik w NATO. No i my tą współpracę jak najbardziej podtrzymujemy. Tu trzeba jeszcze na jedną rzecz zaznaczyć, bo jeżeli mówimy oczywiście o budżecie, no to mamy mówimy o budżecie państwa, mamy rekordowy budżet na obronę narodową. To jest 186 miliardów złotych, 4,7% PKB. Jesteśmy najbliższym współpracownikiem, sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, biorąc pod uwagę zakupy, które dokonuje polskiego społeczeństwa. Dokonuje Polska, a więc myślę, że mówię, ten element jest jakby taki kluczowy w tym tygodniu, ale jeszcze na jedną rzecz, bo jeżeli obserwujemy obecnie to, co dzieje się w Sejmie, można to zaliczyć do tego tygodnia, no to jest przedstawiony przez wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza raport smoleński, który w sposób druzgocący przedstawia to, co się działo z Komisją Smoleńską. I to słuchacze czy widzowie powinni oczywiście także też o tym wiedzieć, przedstawione, który w jakiś sposób przedstawia, jakie kłamstwa były przedstawione w tym raporcie. Jest przedstawionych 41 zarzutów prokuratorskich. Na Komisję Smoleńską wydaliśmy ponad 80 milionów złotych. W większości ekspertów, które badało tą katastrofę smoleńską, no nie potwierdziło
nie potwierdziło tezy dotyczącej wybuchu. Dlatego warto się z tym, ten raport jest reprezentowany, przedstawiany dzisiaj w Sejmie. Dlatego warto było, żeby opinia publiczna oczywiście z tym także raportem się zapoznała. Panie Rafale, ale to nie odkrył pan Ameryki, bo jak już tylko przejmowaliście władzę, to przecież raport podkomisji smoleńskiej był pierwszym raportem, który usuwaliście ze stron i wykluczaliście w ogóle, że podkomisja smoleńska mogła do czegokolwiek dojść i twierdziliście, że ten raport jest niewiarygodny. Powróciliście do raportu Anodiny. No to wie pan, zaskoczenia żadnego nie ma. No zrobiliście to, co mówiliście, wówczas bez żadnych dowodów, dzisiaj przedstawiacie swoje dowody, tylko z tymi waszymi dowodami to jest mniej więcej tak jak z funkcjonowaniem tej ruskiej komisji pana Stróżyka. Zabawy jest co nie miara, jeżeli ktoś potrafi się na tej scenie politycznej odnaleźć i wie, o co chodzi, natomiast ani to śmieszne, ani to straszne, to jest żałosne. Panie redaktorze, to nie do końca oczywiście prawda, bo ten raport, który Komisja Smoleńska powołana oczywiście, czy prowadzona pod kierownictwem Antoniego Macierewicza prowadziła, okazał się raportem w dużej mierze nieprawdziwym, który stwierdził, w jaki sposób nie wykazał tezy, którą Antoni Macierewicz przez wiele lat próbował wykazać. I te wszelkie jakby nieprawidłowości, które zostały w nim zawarte, zostały obalone. Został przez ekspertów powołanych, których nikt w jakiś sposób nie kwestionuje, zostały wykazane rzeczy, które twierdzą, że faktycznie powodem tej całej katastrofy nie był wybuch. I to było zasadnicze. I następowało. Czyli jak twierdziła Anodina i spółka, po prostu wina pilotów. Polskich pilotów. Grozy pancernej również tam nie było, co udowadniacie w tych swoich założeniach. No to o czym mamy mówić? A była jakaś groza pancerna? Ja polecam dzisiaj wysłuchanie. Tak? Ale sekundeczkę, panie ministrze. No wróciliście do tego, co było. Sugeruję, że była. Tylko przypomnę, że w międzyczasie pani Anodina się myliła, bo chociażby próbowała udowadniać, że pijani generałowie byli w kokpicie, a ich nie było. To w świat poszło już kiedyś. Ale słyszeliśmy też, co piloci mówili w ostatnich sekundach swojego życia. Cały raport, który ukazał światło dzienne, czyli dzisiaj w Sejmie zaprezentował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, no udowodnił tezę, która była znana także od dawna, od samego początku, że powodem katastrofy było zderzenie się czy odłamanie skrzydła w związku z zderzeniem się z brzozą. Były warunki atmosferyczne. To doskonale wszyscy oczywiście wiemy, jak ta sytuacja wyglądała i była od dawna jakby przedstawiana. Tak, no właśnie. Czyli mamy powrót do tego, co było. Dobromir Sośnierz. No ja nie będę próbował być na siłę oryginalny, jak tutaj przedmówca i twierdzić, że jakiś odgrzewany kotlet z waszego sporu sprzed kilkunastu lat to jest wydarzenie tego tygodnia i że zgodnie z wszelkimi oczekiwaniami wyrok waszej komisji będzie był dokładnie taki, jakiego się można spodziewać, no to rzeczywiście bardzo przełomowe wydarzenie wstrząsające naszą sceną polityczną. Oczywiście, że wydarzeniem tego tygodnia no, muszą być wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych. Tutaj tak pięknie ulało się frustracja, złość z pani poseł Paczkowskiej. No coś pięknego i właśnie to jest moim zdaniem główna wartość tego zwycięstwa. Ewa trochę drażni. Bo ja jakimś wielkim entuzjastą Trumpa nie jestem, ale ten kwik lewicy, ten płacz tych wszystkich elit, te jęki o tej wyprowadzce ze Stanów Zjednoczonych, to jest miód na moje uszy. Pani Paczkowskiej też sobie tutaj dołączę do zapętlonej, tutaj do zapętlonego odtwarzania w smutnych chwilach. Dla Polski to oczywiście będzie miało dopiero wtórne konsekwencje i być może wcale nie aż tak wielkie, znaczy niemal na pewno nie aż tak wielkie, jak tutaj prorocy apokalipsy, jakieś Tomaszy Lisy i prawda, inni tam tacy wieszczowie przepowiadali. Nic się takiego nie stanie. W polityce dużych państw decydują przede wszystkim interesy i one się tak z dnia na dzień nie zmienią. Tam
pewnie będzie trochę inne przełożenie akcentów w niektórych sprawach, ale ja się jakiejś rewolucji nie spodziewam. Natomiast jakbym miał szukać pewnych reperkusji, które dołożył na naszym podwórku do tych wydarzeń tygodnia, no to chyba jednak to, że pan premier, nasz miłościwie panujący, został tak niedoceniony i niezaproszony na ten szczyt tutaj. I jeśli już nawet Niemcy go nie chcą, to już nie wiem, kto go będzie chciał. No był w Budapeszcie ostatnio i zajął odpowiednie, należne nam miejsce. Stał najwyżej. Jak najdalej od Orbana. Gratulacje. Jak najdalej trzymać się od Orbana. Całe szczęście. Całe szczęście. Ale zaraz, pani Prokop-Paczkowska mówi, że jak najdalej od Orbana. No nie płaczę, pani chyba nie widziała tej ceremonii powitania. Tak, jak się ściskali. Panowie naprawdę nie mają sobie chyba nic do zarzucenia. Miłość wzajemna i dobroć z oczu tryskała i nie tylko. Natomiast polecam też, bardzo ładnie wyglądała ceremonia spotkania pana premiera Tuska z przywódcą Serbii. Też jest bardzo dobra. Nie widziałam. Tak. A Serbia jest oczywiście prounijna, proukraińska, nie? No, konwenanse ja trzeba żartowałem. Zachowywać. No. Dobromir Sośnierz kończy. No, więc tutaj jeśli wiemy, że Donald Tusk jest liderem tej stronnictwa proniemieckiego w Polsce, tym Niemcom wysługiwał się na wszelkie sposoby, oni jemu również pozwolili mi tutaj wrócić do władzy, intensywnie go wspierali przez te lata smuty w opozycji, jego stronnictwo. No i teraz taki tutaj nieprzyjemny policzek, jak on to opowiadał, jak to w Europie nikt go nie ogra, jaki on jest wpływowy, jak tam wszyscy go szanują. Przecież drugi po papieżu według jego zwolenników człowiek najwybitniejszy w historii. A no w końcu nagle... król Europy, nie? No właśnie, a tutaj kurczę, króla Europy nie zadaje. Ale wie pan, bo tak mnie pan troszeczkę naprowadził. Rafał Trzaskowski po Polsce sobie turnę już urządza i kampanię organizuje, chociaż nie został jeszcze oficjalnym kandydatem. I nie mówię tego w sposób... Proszę? Za pieniądze podatnika sobie robi kampanię, tak? No, pan by za czyje robił, jak jest taka możliwość. Nie w tym rzecz. Natomiast Rafał Trzaskowski zrobił nam wykładnię tego, co wydarzyło się w Niemczech po wyborach w Stanach Zjednoczonych. Otóż Rafał Trzaskowski twierdzi, że to, że niemiecki rząd legł w gruzach i się rozwalił, jest wypadkową tego, że ostatnio nie zaprosili tam Tuska. A, no, mądrego to miło posłuchać. Wiem. No, już wiemy. Okay, Oskar Hida. Nie ma co komentować chyba tej mądrości. Tak. Szanowni Państwo, no ja oczywiście się zgadzam z przedmówcami, że wydarzeniem tego tygodnia, jeżeli chodzi o skalę światową, zdecydowanie są wybory w Stanach Zjednoczonych i to nie tylko wybory prezydenckie, ale też wybory władzy ustawodawczej, ponieważ Republikanie przejęli Senat, utrzymali Izbę Reprezentantów, przynajmniej wszystko na to wskazuje, więc w zasadzie i władza ustawodawcza i wykonawcza trafiła pod ręce partii republikańskiej. Jak to się skończy? No ja uważam, że się skończy bardzo dobrze i tutaj pani poseł nie ma co współczuć Amerykanom. Poprzednia kadencja Trumpa pokazuje, że... Ale no właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. Pani tak powiedziała, że to współczuje tym, co go wybrali. No ja im nie współczuję absolutnie. To są ludzie, którzy znają prezydenta 45, a teraz 47 prezydenta USA. No i to pokazuje... Jeszcze pogorszy. Otóż nie, się nie pogorszy. To jak pokazuje, to pokazuje, jak tragiczną kandydatką musiała być Kamala Harris. I jeszcze od razu miałbym taką prośbę, bo ja słuchałem cierpliwie, nie przerywałem. Jakby mogła mi pani dać dokończyć. Ja chciałem się właśnie odnieść do tego, co pani powiedziała, jak tutaj rzekomo tolerancyjna lewica reaguje na tę kandydaturę, ponieważ właśnie takie zarzuty słyszymy, ja tutaj trochę pobawię się w adwokata pana prezydenta Trumpa, że głównym zarzutem jest to, że pan prezydent miał tutaj ileś tam razem z Elonem Muskiem, ileś dzieci z dwoma kobietami, no pani poseł, no taka tolerancyjna zarzut. Partia i robi zarzut człowiekowi ale z tego, że ma wiele dzieci, no naprawdę. No przecież to lewica ale jakie konserwatywne wartości nie mają poseł. Dla wyborców żadnego znaczenia. Dobrze, chociaż z kobietami mieli dzieci, natomiast prawica od lewicy się różni. A przepraszam, a z kim mieli mieć to według koleżanek pani poseł, to biologiczny mężczyzna może zajść w ciążę, dlatego mówię, tak, no dokładnie tak. Dlatego jeżeli mogę po raz kolejny poprosić panią poseł o nieprzerywanie, chciałem powiedzieć, że prawica od lewicy się różni tym, że my nikomu do łóżka nie zaglądamy. My nas nie obchodzi to, jak kto sobie żyje, niech sobie żyje, tylko niech to się nie przekłada na naszą legislację. Pani poseł, naprawdę. Pani to, ja wiem, że to jest bardzo trudne zrozumieć to jedno zdanie, ale jakby mogła mi pani nie przerywać, naprawdę będę zobowiązany. To ja wiem, że pani tu jest sama, natomiast... Nie zaglądacie, więc... Tak, my, zaglądacie, oczywiście. Dalej będzie natomiast dalej, bo to nie był jedyny zarzut ze strony pani poseł. No jeżeli, ale ja przepraszam, jeżeli bo ja nie mogę. Oddam panu zaraz głos, ale muszę chociaż ten jeden wątek wyjaśnić też.
Czy ja rozumiem, że pani potępia homoseksualizm? Absolutnie nie. Absolutnie no to co nie. pani opowiada na plebaniach? No na plebaniach miały miejsca, gdzie się dwóch panów ze sobą spotykało i uprawiali problem, miłość. Ale to nie na tym polega problem. Na tym, że tak się bali swoich przełożonych, że kiedy ten partner któregoś księdza umierał, nie chcieli wzywać pogotowia, nie chcieli ratować im życia i następowały zgony. Na tym polega problem. Czyli generalnie pani nie ma nic przeciwko homoseksualizmowi, to też ustalmy. Łamany, czy to z kobietami, czy z mężczyznami, no to wiemy o tym. Chyba nie będziemy się oszukiwać, że jest inaczej. Ale ja się pytam o coś innego. Zakładam, że pani nie ma nic przeciwko homoseksualizmowi. Nie mam, absolutnie nie. No to nie dobrze, mam. Jestem spokojniejszy, absolutnie bo miałem wątpliwości. Nie. Panie Oskarż. Tak. No, następnym zarzutem było to, że Donald Trump jest skazany, tak? A amerykańska konstytucja pozwala, żeby kandydował. No informuję panią poseł, że polska konstytucja również pozwala kandydować osobie skazanej w wyborach do parlamentu, a także w innych wyborach. No i osoba skazana za taki sam czyn jak Donald Trump w Polsce również mogłaby kandydować. To jest jak najbardziej prawnie dopuszczalne. Powiem więcej, no szkoda, że pani tak się nie dopominała o sprawiedliwość, kiedy skazana prawomocnym wyrokiem pani prezydent Zdanowska została wybrana prezydentem Łodzi, a w przeciwieństwie do Donalda Trumpa przepisy zabraniały jej objąć urzędu w samorządzie. No jednak ten urząd objęła, bo ludzie tak zdecydowali. No ale jak widać, standardy mamy różne no w stosunku do różnych ludzi. Tak jest to legalne jak i najbardziej i w Polsce wyboru. Również, pani poseł, jest to legalne. Natomiast jeżeli chodzi o następny zarzut, jaki się pojawił, że Donald Trump korzystał z usług prostytutki. No pani poseł, no nieładnie, no taka mowa nienawiści. No jak ale tak można? No, no już pani spieszę, z wyjaśnieniem, tylko niech mi pani da powiedzieć. No to, rozumiem. No to przecież pani koalicjant zaraz pani wytłumaczy, że się nie mówi prostytutka, mówi się seks workerka i pani stygmatyzuje ten zawód. No pani poseł. I jeszcze obraża. No taka mowa nienawiści w tym studiu. No przecież to jest po prostu dramat. No jestem zbulwersowany. W tym tygodniu zdaje się podczas posiedzenia Sejmu o mowie nienawiści też mowa była w Sejmie. No dokładnie tak. A czemu się nie chciał przyznać? No tylko że widzi pan redaktor jakoś tak zwykle wychodzi, że do mowy nienawiści prawo mają lewicowcy, natomiast prawicowcy to absolutnie poza nie małżeństwem. Chyba ale, dlatego, że to pani trzecie ma obsesję. Właśnie o to chodzi. No. A to, czego panią obchodzi wiara Donalda Trumpa? No przecież to mamy świeckie państwo amerykańskie. No tak mi się wydawało. Nie, no na pewno nie jest państwem wyznaniowym. W przeciwieństwie do państw skandynawskich, na które państwo tak często się powołują przy konstruowaniu jakichś modeli. Nie miały dla ludzi żadnego znaczenia. Ja wiem, że państwo mają problem mnie słuchać, bo niestety pani poseł nie potrafi uszanować, że teraz jest mój czas i się w tym programie nie przerywa. No, natomiast nadal będę próbował kontynuować. Jeżeli chodzi o wybory amerykańskie, to tak jak mówię, Amerykanie głównie ze względów gospodarczych zdecydowali, że Donald Trump będzie świetnym prezydentem i będzie. I państwo to zobaczą, ocenimy po 4 latach. Już 4 mamy za sobą, teraz będą następne. Natomiast ja bym chciał jeszcze wrócić do tego wydarzenia tygodnia, ale tym razem w wątku polskim. O, dla mnie brawo. Jest inne wydarzenie tygodnia, które chciałbym tutaj umieścić na piedestale. I jest to całkowicie nielegalne i bezprawne wstrzymanie Prawu i Sprawiedliwości subwencji przez ministra finansów, ponieważ proszę państwa... I to nie ja powiedziałem. Tak, to mówię, to trzeba to powiedzieć obiektywnie, samorządowcy. Bo to jest bardzo groźny precedens, który może skutkować tym, że za chwilę władza wykonawcza będzie miała w ogóle taki wpływ na kształtowanie tutaj polityki w Polsce w ten sposób, żeby nie głodzić opozycję parlamentarną czy pozaparlamentarną, ale taką, której przysługuje prawo do subwencji, co było całkowicie sprzeczne z ustawą, proszę państwa, całkowicie sprzeczne z ustawą. Nie ma nawet uchwały PKW w tym zakresie, a pan minister w trybie zupełnie nieznanym ustawie, co się nigdy nie zdarzyło w historii III RP, stwierdził, no do wyjaśnienia sprawy, czyli tak naprawdę bezterminowo, wstrzymuje wypłatę tych środków. Proszę państwa, za coś takiego jest prokurator. Po prostu, za coś takiego jest prokurator. Ale chyba nie Bodnar. No, pewnie kiedyś będzie. Skoro telewizja została legalnie przejęta według pani Paczkowskiej. Po to mamy skonstruowany ten system finansowania partii politycznych. To, czy słusznie, czy niesłusznie, możemy oczywiście dyskutować, ale jest jaki jest. No, żeby jednak te szanse jakoś tych partii politycznych wyrównywać. I w momencie, w którym jakiejkolwiek partii, czy to byłoby Prawo i Sprawiedliwość, czy Lewica, czy Partia Razem, minister wstrzymuje sobie tak zupełnie uznaniowo finansowanie. Gdyby to była partia Razem z roku 2015, kiedy również PKW stwierdziła, że ona nie ma prawa do subwencji, a mimo to całą subwencję otrzymała właśnie dlatego, że minister nie ma prawa jej zablokować, dopóki nie mamy wyroku Sądu Najwyższego, to też bym protestował. Tak nie może być i dla mnie to jest wydarzenie tygodnia, bo ono może poskutkować po prostu tym, no dobrze, że polityka, ale... jaką znamy, się skończy. Dobra, panie Oskarże, ale mamy też taką sytuację, że oto dziś trafił wniosek do Sejmu o zdjęcie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. No to skoro mówimy już o tych naszych bieżących wydarzeniach. I wolą Komisji do Spraw Pegasusa jest postawienie przed swoim czcigodnym obliczem Zbigniewa Ziobro.
Tylko problem polega na tym, że w tak zwanym międzyczasie Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ta komisja jest wadliwie powołana i że jej nie ma. No to teraz mamy sytuację taką. Trybunał Konstytucyjny mówi, że tej komisji nie ma, a ta komisja chce używać policję, żeby wysłać po Ziobrę i żeby Ziobrę przywieźć przed swoje oblicze. No to jak to tak? No to jest kolejny przykład całkowitego łamania prawa, ponieważ po pierwsze Trybunał Konstytucyjny, kiedy wydaje orzeczenie, ono jest ostateczne, powszechnie obowiązujące. I koniec, rząd, kropka. I tutaj bardzo ważne, rząd ma obowiązek opublikować takie orzeczenie. W momencie, w którym go nie publikuje, nie tak naprawdę bez podania przyczyny, bo ja rozumiem, podał przyczynę w momencie, kiedy publikował te orzeczenia z taką adnotacją, co też było bardzo dyskusyjne prawnie, natomiast publikował je w Dzienniku Ustaw. Od momentu, kiedy przestał publikować wszystkie orzeczenia Trybunału, niezależnie od składu, w jakim one zapadły, w Dzienniku Ustaw, jest to absolutne złamanie prawa. Nie ma to absolutnie żadnej podstawy prawnej, żadnej podstawy merytorycznej, ponieważ przypomnę, że oficjalnie uchwała Sejmu, co do której też możemy tutaj bardzo długo na nią dyskutować, ale dotyczyła trójki sędziów, natomiast cały pozostały skład Trybunału jest i był zawsze przez tę koalicję niekwestionowany, więc w momencie, w którym tych trzech sędziów nie ma w składzie, to nie ma absolutnie żadnej merytorycznej przyczyny, żeby takie orzeczenie nie opublikować, ani tym bardziej go nie wykonywać, a mimo to rząd to robi. No i postawmy sobie pytanie, czemu to służy? To jest tak naprawdę wymontowanie bezpieczników. W momencie, w którym rząd mówi, Sądu Najwyższego nie muszę słuchać, bo tam nie ma żadnych sędziów, tylko są neosędziowie, tak? Co jest oczywiście bzdurą, ale to jest jakieś pogardy, wykluczenia, ale no tak. No dobra, ale to już przychodzi. W momencie, w którym nie ma Trybunału Konstytucyjnego, no bo rząd mówi, no po prostu nie opublikuje wyroku i spokój. No tak? To co jest, pyta no obywatel? To właśnie o to chodzi, to jakie nam, jako obywatelom, zostają instrumenty jestem kontrolne ja nad władzą? Rząd. Nie ma żadnych, proszę państwa. To jest wymontowanie wszelkich bezpieczników, demokratyczne państwo prawne, absolutnie tak nie funkcjonuje. To ja tylko dopytam, przepraszam, przez panią Prokop-Paczkowską. Lewica to widzi czy nie? Lewica widzi tego wielkiego szeryfa, który tak krzyczał również do swojego premiera Morawieckiego, miękiszony, tchórze i tak dalej. No i teraz najpierw chory. Oczywiście wiemy, że ma chorobę nowotworową, że się leczy, no ale w momencie, kiedy nie przyszedł na komisję śledczą, na następny dzień poleciał do prokuratury, bo tam była sprawa, że jest pokrzywdzony. Wtedy miał siły. No ale tutaj nie chce jednak przyjść, pokazać swoich racji, a mógłby przecież, więc no cóż zrobić? Boi się, kombinuje, gdzieś go widzą na stacji benzynowej, a to w sklepie. Niech pani tak nie mówi, bo człowiek jest naprawdę ciężko chory. Ale ciężko chorych ludzi w Polsce mamy setki tysięcy, dziesiątki tysięcy. Pani po salonie nie stawia, bo nie musi, bo nie ma takiego prawnego obowiązku. Ale najpierw mówi, że się nie stawia, bo jest chory, a teraz już nie musi. A teraz się nie stawia, dlatego... Teraz się nie stawia, dlatego, że w międzyczasie zapadł wyrok Trybunału, który powiedział, że nie musi się stawiać. Czekał na ten wyrok kolegów. No jak nie było wyroku, to ciężko, żeby się na niego powołał, prawda, że nie musi. Wtedy się powoływał na zabezpieczenie. Na zabezpieczenie i na chorobę. No, aha, no oczywiście, niestety, że tak. No dobrze, ale w sytuacji... Biegli lekarze stwierdzili, jeden, że może. Jeden biegły lekarz. Zaraz. Który go nie przebadał. Nie, właśnie nie. Ale pani... W jakim sądzie? Przecież to komisja sobie zleciła opinię. Pani poseł, ale przepraszam, co to była za ekspertyza? Taka, powinna być. Na podstawie dokumentacji. Ale pani sobie żarty robi. Nieaktualny. Wie pani co, to tak? Ale to tak? W przypadku choroby nowotworowej nieważne jest zbadanie ciśnienia krwi, postukanie młoteczkiem, tylko właśnie dokumentacja medyczna dotycząca zabiegów niepełna i nieaktualna, wyników i tak dalej. Jeżeli no to dlaczego miał siłę pójść do tej prokuratury? Pani tam się nie poseł, ma? Ja nie twierdzę, że ta opinia jest prawidłowa albo nie jest prawidłowa w znaczeniu merytorycznym, no ale w znaczeniu formalnym jest nieprawidłowa. Wielki... Ona procesowo w sądzie by nie przeszła. Dobra, a nie było w sądzie, bo jest w komisji. No. Bał się przyjść na komisję, a nie bał się pójść do prokuratury. Pani poseł, ale to teraz tak, ustalmy sobie państwa, pewne rzeczy. Ale pani się zachowuje naprawdę w sposób skandaliczny. Ale oczywiście, że tak. O osobie, która ale jest ja chcę, ale ja chcę państwa, panie pośle, ja już panu oddaję głos. Tylko panią poseł... W Polsce mamy mnóstwo. Pani poseł. Nie wiem, czy pan to rozumie.
pani, po prokuraturze. Pani, nie tak? Wszystko. No, no właśnie. Wszystko, tylko tych, których się uznaje. Nie, proszę nie, nie. Państwa, cuda, cuda wianki na kiju, to czegoś takiego nawet Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Mhm. Jak ludziom ręciny odbierał, to też tego nie robił, że zaocznie sprawdzał dokumentację, to jeszcze nieaktualną, bo do tej pory z tego lekarza orzecznicy z ZUS-u słynęli, że stawiali ludzi na nogi, mimo tego, że nie mieli nóg. Mhm. Natomiast tutaj, jeżeli się znajduje ktoś, kto zupełnie zaocznie ocenia dokumentację i to nieaktualną, no to przepraszam najmocniej, z całym szacunkiem, ale no to jest farsa. A chcę panią zapytać inaczej, ponieważ państwo uchodziliście jeszcze nie tak dawno temu za legalistów. Takżeście państwo w obronie konstytucji protestowali. Takżeście tę konstytucję, a właściwie tę konstytucję, mieli na ustach, w sercach, pod koszulkach, wszędzie. I nie jest pani dzisiaj głupio, jak ją gwałcicie, poniewieracie i jeszcze nie oszuracie? To jest pana opinia. Oczywiście no, może pan mieć taką opinię, trudno. Ale jeszcze raz, członkowie komisji zwrócili się po raz kolejny z prośbą, żeby pan Ziobro jednak przyszedł i powiedział, dał sobie zadać pytania, boi się, nie wiem, może się, chcecie mieć kolejnego męczennika. No, to jest zrozumiałe. PR-owo to bardzo chyba dobrze działa na państwa elektorat. Można tworzenie tak. kolejnych Paweł męczenników. Znaczy, pierwsze... Ale według prawa wszyscy muszą być równi. No to właśnie, mamy sytuację, kraju. To przepraszam, proszę państwa, stan prawny na dziś jest taki. Trybunał Konstytucyjny twierdzi, że tej komisji nie ma. A inni pisowcy przychodzili. Ale dziś ale Trybunał Konstytucyjny stwierdził, kiedy tej komisji no, tak, nie ma. Nie ma. Czy ta komisja pani... powinna zaprzestać swojej pracy, czy powinna dalej bawić się w to, co się bawi? Znaczy, ja nie wiem, czy jest sens tutaj dyskutować, bo pani chyba złośliwie zawsze jest sens. Próbuje odwrócić całą sytuację. Po pierwsze, jeżeli chodzi o kwestie prawne, Trybunał Konstytucyjny orzekł, jak zostało tutaj prawidłowo powiedziane, no, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne. Nie ma od tego odwołania. Powiem pani taką ciekawostkę, być, no, to jest dla pani autorytet, dla mnie mniejszy. Komisja Wenecka, która niedawno była, wydała opinię, w której uznaje, że co prawda według nich można zadać pewne pytania co do poszczególnych sędziów, ale jeżeli chodzi o cały Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, czy tego typu instytucje, to nie ma żadnych podstaw prawnych do tego, żeby podważać ich legalność. Więc no, ta komisja... Ale przecież wy sobie ta komisja, ale tam komisję pani, wenecką ale, tyle lat. Ale pani słyszała, co ja powiedziałem. Ja mówiłem o tym, że to nie jest dla mnie autorytet, ale dla pani jest autorytet, pan bo pani przez ostatnie 8 lat o tym mówiła, jak to jest ważne, co komisja wenecka mówi. I to powiedziała. Mówiła o tym, że Trybunał Konstytucyjny jest instytucją, która legalnie funkcjonuje. I to rzecz pierwsza. Po druga, druga rzecz, no, ja się naprawdę dziwię, no, jest pani z lewicy, przynajmniej pani tak mówi. Z drugiej strony zawsze lewica kojarzyła nam się z ludźmi, którzy mają dosyć większą wrażliwość niż cała reszta, a pani no, historycznie... Dziwne skojarzenia pan ma, naprawdę, panie pośle. Historycznie widzę, że i Dobromir Sośnierz, historycznie pewnie tak Rafał było, tylko bardzo dobrze tylko, się bawią. Tylko dokończę. To dobrze. Historycznie pewnie tak było. No a w tym momencie to, co pani opowiada o chorym człowieku, który jest naprawdę bardzo chory, no naprawdę woła o pomstę do nieba. W tej prokuraturze, kiedy poszedł tam na drugi dzień po terminie na komisję. O komisji już rozmawialiśmy, myślę, że pani też powinna, gdyby miała pani cudowne, choć trochę zdrowego rozsądku i otwartości to zrozumieć. No pani nie chce przyjąć tych oczywistych wiadomości. No więc według mnie no, sytuacja jest jasna. Z drugiej strony, i to jest też niezwykle istotne, ja się nie dziwię byłemu ministrowi sprawiedliwości, że nie chce sankcjonować no, pewnego zbioru ludzi, którzy się nazywają komisją śledczą, bo tej komisji nie ma. No z jakiej racji on ma się tam pojawić? Znaczy nie. Sankcjonować Zbigniew Ziobro ich chce, bo powiedział, że za to, co robią, sankcje kiedyś w przyszłości będą. Natomiast odnoszę wrażenie, że on nie chce ich uwiarygadniać. No uwiarygadniać. No może lepsze faktycznie słowo. No po co on ma się tam pojawiać, jeżeli Trybunał Konstytucyjny orzekł, że oni nie tworzą żadnej komisji? No jak pani sobie wyobraża byłego ministra sprawiedliwości, prawnika, który na jakiej podstawie tam się pojawi? No chyba, że na kawę. No jeżeli by się być może lepiej czułby się tam w tej roli pojawił. Więc ja rozumiem
pana ministra, dlaczego go tam nie ma. Życzę mu wiele zdrowia i mam nadzieję, zresztą o tym powiedział, że jeżeli ta uchwała Sejmu, którą podważa Trybunał Konstytucyjny, zostanie poprawiona, naprawiona zgodnie z sugestiami Trybunału Konstytucyjnego, to nie wyklucza, że się tam pojawi, kiedy mu zdrowie na to pozwoli. Dzisiaj ja dzisiaj ze Zbigniewem Ziobro rozmawiałem przed trafieniem do Sejmu tego wniosku o wycofanie mu immunitetu, a właściwie odebranie immunitetu. I mówił wprost, jeżeli Sejm prawidłowo powoła tę komisję, jeszcze dzisiaj jest skłonny się przed nią stawić i tyle. Ale jak nie było tego wyroku, były terminy i też się nie stawiał. Czy pani jako legalistka dziś słyszał, że Trybunał Konstytucyjny twierdzi, wtedy się nie że nie ma tej komisji? A przychodził do telewizji Republika w tym samym czasie. Nie, nie było go tutaj? Nie, tutaj go nie udzielał wywiadów. Tutaj go nie było. Ale nie udzielał wywiadów. Ale tutaj go nie było. Ale nie udzielał wywiadów. Na to nie trzeba poświęcić czas, być w dobrej kondycji jednak. Tak? Bo dziennikarze trudne pytania zadają, no może nie tu. A gdzie? No nie wiem właśnie, no nie oglądałam tego wywiadu, no ale wiem, pani że pani powiedziała, był. Że w Info trudne pytania zadają, no a pani wiem, nic nie broni tego DOTVP, aż serce, proszę państwa, człowiekowi no jestem pęka. Tutaj. No rozumiem. Panie Rafale, panie ministrze, powiem szczerze, spodziewałem się, że w ramach tej subiektywnej oceny wydarzeń mijającego tygodnia, to pan nas od razu tutaj z sukcesem PSL-u zaskoczy trzeciej drogi. A to jakoś tak cicho, jakoś tak w ogóle bez euforii, bez niczego. No to panu redaktorowi chodzi, to znaczy powiedziałem o sukcesie dotyczącym związanym między innymi z budżetem, który na 2025 rok udało się tutaj ustalić. Z deficytem na 200 milionów. Nie na 200, tylko na 290 plus 100 jeszcze w BGK-u, no. Nie, nie, ale ja myślałem, wie pan, bo to fajnie się jest chwalić sukcesami takimi jak zwiększenie kwoty i nakładów na obronność, tylko żeby rzeczywiście ta kwota była taka, jak zapowiadacie. I też oczekiwałbym, że oprócz tego, co tam PiS sobie zamówiło na przykład z tymi apaczami, a co szczęśliwie dowiózł Paweł Bejda i Władysław Kosiniak-Kamysz, że w ślad za tym będą też kolejne zakupy i kolejne inwestycje. I też zakładam, że ten koreański sprzęt będzie do Polski ściągany, a co najważniejsze, będzie w Polsce montowany normalnie, produkowany, ale to zostawiam. Mnie chodzi o coś innego. My mamy listopad, a tu taki wielki sukces i taką wielką szczęśliwość wprowadziliście dla przedsiębiorców. Notabene ci niewdzięczni, wredni przedsiębiorcy przed Sejmem dziwnym trafem się gromadzą i protestują, no ale przecież wprowadziliście dobrowolny ZUS. Znaczy niedobrowolny, wprowadziliśmy wakacje. No przecież wiem, że niedobrowolny, tylko wakacje od ZUS-u. I to nie cała składka, bo zdrowotną trzeba bulić. No. Ale no chciałem tak sympatycznie. Mamy sytuację budżetową, jaką mamy. No, zostaliśmy no. Po rządach Prawa i Sprawiedliwości. Nie, nie kochany panie ministrze, no nie. Widzi pan, minister Domański, Andrzej Domański, minister finansów, ten, o którym Gazeta Wyborcza pisze, że prowadzi nas autostradą w przepaść, to minister Domański jeszcze w marcu i czerwcu tego roku twierdził, że budżet ma się doskonale. To tak nie działa, że nagle wam się zrobiło coś, że wam brakuje kasy. No nie, no. Bo 240 miliardów, przeliczając błyskawicznie na prędce, za tę kwotę, to gdybyśmy się uparli, to budujemy dwie elektrownie atomowe. I to od ręki. Powiem tak. Jeżeli chodzi o sytuację w budżecie państwa, to wiemy, że na nią ma wpływ wiele czynników. I oczywiście tu jest też sytuacja taka ekonomiczna, koniunkturalna, z którą mamy do czynienia. Ale co się zmieniło na świecie? Co się zmieniło na świecie? No wpływy budżetowe są mniejsze. Mniejsze są między innymi dlatego, bo mamy niższy poziom inflacji. Jeżeli mamy niższy poziom inflacji, no to mamy niższe także wpływy. Czyli tęsknimy za inflacją, tak? Rozumiem teraz. Spokojnie będzie. Nie tęsknimy za inflacją, ale oczywiście programy socjalne i transfery socjalne, które w Polsce funkcjonują, też kosztują. Wydatki na zdrowie, na ochronę zdrowia, na służbę zdrowia także są w określonej wysokości. Zastaliśmy wysoką dziurę w Narodowym Funduszu Zdrowia, którą także trzeba było w jakiś sposób... Nie, tam uczyć. Była nadwyżka, zdaje się, 18 miliardów. Tak. Nie, nie, to znaczy wiemy, że wydatki, że na zdrowie te wydatki są jak najbardziej wskazane i prawie 200 miliardów złotych też rekordowa suma jest przeznaczana na zdrowie i tego mamy świadomość. I oczywiście no, z jednej strony mamy wydatki, z drugiej strony mamy dochody, jest określony poziom deficytu.
który oczywiście ministerstwo czy rząd w jakiś sposób także kontroluje w ciągu tych czterech map prognozę deficytu budżetowego. Jesteśmy objęci przez Komisję Europejską procedurą nadmiernego deficytu budżetowego, ale w przeciągu tych 4 lat do 2028 roku tak w ten sposób będą planowane wydatki, abyśmy zeszli tutaj do bezpiecznego progu. No tak, ale te wydatki, panie ministrze, to jednak trzeba z czegoś pokryć. Ja nie mam najmniejszych złudzeń, że od czerwca przyszłego roku, kiedy okaże się, że jesteśmy już po wyborach, trzeba będzie ten socjal ciachać. I to im szybciej sobie to uzmysłowimy, proszę państwa, tym będzie mniej bolało, proszę mi wierzyć. Co nie, panie ministrze? To znaczy tak, no pewne wydatki, które... No uczciwie mówię, no to i tak samo jak rząd tutaj stwierdza, jeżeli mamy określony poziom wydatków związanych z transferami socjalnymi. Jest określony poziom dochodów. Oczywiście, jeżeli gospodarka będą stwarzane odpowiednie warunki do jej rozwoju, no to także te dochody z podatków także będą rosnąć, które pozwolą w jakiś sposób także pokryć określone wydatki. Uruchomiliśmy, i to jest bardzo ważna sprawa, którą należy tutaj podkreślić, są dodatkowe środki, które udało się temu rządowi uruchomić z Krajowego Planu Odbudowy, z KPO, które w jakiś sposób także pobudzą gospodarkę do dalszego działania i funkcjonowania. A na co te środki uruchomiliście? No środki między innymi będą przeznaczone na różnego rodzaju także inwestycje. Ja się pytam, na co już przeznaczyliście? Bo z tymi środkami z Unii Europejskiej to jest tak, że wykonuje się coś, później przychodzi transza i z tych pieniędzy się po prostu spłaca to, co zostało wykonane. Ja się pytam, na co już przeznaczyliście te pieniądze? Co takiego nowego zrobiliście? Te środki uruchamiane oczywiście są także stopniowo. To nie jest tak, że one mamy czas na ich wykorzystanie w przeciągu 2 lat. Ogłaszane są określone także projekty. No będą przeznaczone między innymi środki na zdrowie, na obronność, na określone inwestycje. No dobra, no to skupmy się na zdrowiu. Jak te środki będą przeznaczone na zdrowie, chociażby na budowę szpitali, skoro szpitale mają iść do zamknięcia? To po co je budować? Po to, żeby zamykać? No nie chodzi o to, że mają być szpitale, bo także została przedstawiona propozycja czy projekt reformy w zakresie ochrony zdrowia, pewnej konsolidacji w tym zakresie i pomoc w zakresie wyjścia. Z tego się szczęśliwie Izabela Leszczyna przynajmniej na tę chwilę, na ten moment zaczęła wycofywać, bo plan był taki, że kobieta ciężarna, tak a propos, co niektóre musiałyby z 8 razy jeździć, nie? To miałaby do pokonania co najmniej 70 kilometrów, żeby urodzić, bo te szpitale, te oddziały takie ginekologiczno-położnicze miały iść do likwidacji. Szczęśliwie one na razie zostają, tylko zdaje się fizjoterapia w domach będzie likwidowana. To znaczy nie, że będzie likwidowana. Jest określony poziom finansowania, poziom środków, które są przeznaczone także na fizjoterapię czy rehabilitację. No jest określony budżet. Wiadomo, że ile tych środków nie przeznaczymy na ochronę zdrowia, one zawsze będą niewystarczające. No taki mamy społeczeństwo starzejące się, ale wszystko robimy w tym kierunku, aby w jakiś sposób ta ochrona zdrowia na odpowiednim poziomie została utrzymana. Aż mnie pan sprowokował, muszę do Bromira Sośnierza wywołać i od razu się uśmiechnąć przez syna do ojca. Chyba trzeba ojca już najwyższy czas zaprosić, żeby paru wskazówek i paru rad udzielił. A to proszę zaprosić. Myślę, że przyjmie zaproszenie pana redaktora. Natomiast... No zapytam wprost, czy pan jest przeszczęśliwym człowiekiem, że od dzisiaj pan ma dobrowolny ZUS? Tak, tak. Jestem bardzo szczęśliwy, że rząd dotrzymuje obietnic, mamy praworządność nareszcie, mamy niższe podatki, benzynę po 5,19 i dobrowolny ZUS, tak jak gwarantowali, wszystko to się sprawdza i w ogóle jeśli ktoś tego nie widzi, no to jest po prostu człowiekiem obłąkanym i powinien się leczyć, bo to przecież wiadomo, że wszystko jest okej. No główną zaletą tutaj monologu pana ministra było to, że nareszcie mieliśmy chwilę przerwy od ciągłych dogadywanek ze strony pani
Prokop-Paczkowskiej, bo wcześniej już naprawdę nie dało się tego słuchać, jak pani co chwilę wszystkim przerywała. Natomiast no, od strony merytorycznej to jest trochę smutne, że państwo tak łatwo się wykręcacie od tego, co mówiliście jeszcze niedawno. Przecież rok temu obiecywaliście wszyscy, składaliście te wszystkie obietnice i teraz twierdzicie, że to wszystko no, przez to, że PiS zostawił państwo w złym stanie. Ale mówiliście, że macie wszystko zbadane i policzone. To nie wiedzieliście, że jest źle? Jak nie wiedzieliście, że jest źle, to czemu go krytykowaliście? A jak wiedzieliście źle, to czemu rok temu głosowaliście za 800+, zamiast za 500+. Dlaczego wtedy byliście tak nie... No albo wiedzieliście, że jest dziura w budżecie, albo zaraz będzie, tak, że PiS tutaj już narobił długów. No to jakim prawem głosowaliście wtedy za podniesieniem tych świadczeń? To jesteście, no kim jesteście? Sabotażystami? Jesteście, nie wiem, jak tu tłumaczyć to, tak? Albo kłamaliście po prostu w żywe oczy. Jesteście albo nieuczciwi, albo nieodpowiedzialni. No nie ma trzeciego wyjścia, tak? Albo nie policzyliście tego wbrew temu, co opowiadaliście. Wszystko macie policzone, po prostu cóż tam były za opowieści, szuflady pełne ustaw, prawda? Czarodziejskie różdżki, właśnie te benzyny po 5,19, w 3 dni to załatwicie, w 100 dni tamto. Wszystko było tutaj świetnie przewidziane i policzone. Się okazuje, że nic. Wszystkim jesteście zaskoczeni. Pieniędzy nie ma. No czemuście obiecywali rok temu, że będą? Paweł Hreniak. Znaczy, ja chciałbym jeszcze raz przypomnieć wypowiedź ministra finansów, który jeszcze na wiosnę mówił, że późną wiosną, początek lata, mówił, że budżet jest naprawdę w doskonałym stanie. I później coś się wydarzyło. Ja wiem, co się wydarzyło. No, mniejsze wpływy ze spółek, które są fatalnie zarządzane, to jest na przyszły rok, będzie w budżecie dużo mniej niż w latach poprzednich. Mamy ogromny spadek, jeżeli chodzi o dochody chociażby z VAT-u. O tym bardzo wyraźnie również, o powodach tego, dlaczego tak jest, piszą związkowcy z Izby Skarbowej. Mówią o likwidacji pionów, które tymi tematami do tej pory się zajmowały. A panią, która odważyła się to napisać, zdaje się, chcą zwolnić. No właśnie, taka to wolność słowa zapanowała i demokracja. I to są powody tego, że budżet wam się koalicji 13 grudnia nie klei. No ale jest ostatnio... szansa na wywołanie uśmiechu na koniec u pani Prokop-Paczkowskiej, proszę państwa, ponieważ może się okazać, że dzięki Trumpowi paliwo rzeczywiście będzie na polskich stacjach po 5,19. Tym bardziej, że on mówi, że odchodzi od tego zwariowanego Zielonego Ładu i będzie wiercił, będzie ciągnął ile się ale da. To wiemy. No niestety w Stanach Zjednoczonych szacunku do zielonej energii nie ma od zawsze. Wiemy, jakie oni mają w domach wielkie lodówki, jakie mają suszarki, więc no, zużywają tej energii ogromnej ilości, no więc on musi takie działania podejmować. Nie, ale on to będzie robił na sprzedaż. Ale z kolei, tak, właśnie czytałam, że może to jest jego sposób na zagłodzenie Putina. Dzięki temu, że ta ropa będzie taka tania, to Putin zostanie zagłodzony. I tutaj trzymam kciuki za Trumpa. No bo to, czy skończy tą wojnę, to niestety w 24 godziny miał skończyć, jakoś nie kończy. No w 24 godziny, ale panie Putin, ale pani wie, że on od stycznia jest prezydentem. Tak, ale od 20. Wygraniu. Ale w międzyczasie, proszę państwa, Putin już się kontaktował z administracją. Że trzeba, Ukraina będzie prezydenta elekta. Oskar Kida Puenta. Poświęcić. Niestety muszę poczekać, aż pan poseł tutaj skończy. No może pan długo czekać. Tak, no ale proszę, doczekałem się. Proszę. Proszę państwa, no właśnie tutaj to, o czym rozmawiamy. To jest bardzo ciekawe, że w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, bo w Chinach, w Indiach, w Rosji, tak, w bardzo wielu państwach naszego globu faktycznie tego Zielonego Ładu nie ma. Tam energia idzie tak, jak szła przez wiele, wiele lat. Dlatego my, jako Europejczycy, odpowiedzialni za całe 7% emisji w skali globu, będziemy jeszcze bardziej zaciskać pasa, bo my im pokażemy, dzięki temu na pewno uratujemy planetę. No proszę państwa, przecież to jest tak absurdalne. To jest tak głupia po prostu ideologia, że to naprawdę ciężko komentować. Natomiast wracając do budżetu, bo od tego zaczęliśmy, to tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że ten temat byłby troszkę śmieszny, gdyby nie to, że on jest straszny. Mamy rekordowy deficyt budżetowy. Nie, w tym roku jeszcze nie. W przyszłym roku będzie fajnie. Tak, nigdy jeszcze nie było takiego deficytu. Nigdy. I tutaj to tak naprawdę te sukcesy, o których pan redaktor pytał pana ministra, no jedynym sukcesem trzeciej drogi to chyba jest to, że oni cierpią z tego budżetu w ten sposób, że powsadzali tych swoich pociotków i wszelkich innej maści partyjnych działaczy. Ale wyzłośliwia się pan jak Onet.
Tak, natomiast ja chcę się tu zgodzić i uzupełnić wypowiedź pana posła, dlaczego tych pieniędzy nie ma, bo to po pierwsze są spółki Skarbu Państwa, ale nie tylko. My mamy to, co było tak naprawdę etykietką poprzednich rządów Donalda Tuska, czyli wraca dziura, jeżeli chodzi o podatki, zmniejsza się ściągalność, wraca luka VAT-owska i to tak naprawdę stawia pod znakiem zapytania to, czy my nie mamy znowu do czynienia z jakąś mafią VAT-owską, no bo skoro ta ściągalność z VAT-u rokrocznie rosła, bo na rok mamy na wszystkich wykresach rosła, a zaczęła spadać, no to znaczy, że coś się naprawdę musiało podzieć niedobrego, no to obiektywnie. Dlaczego pan od razu mówi niedobrego? No, no gdzieś w momencie, te pieniądze trafiają. Państwo zamiast pobierać pieniądze z VAT-u, daje im gdzieś wypuszczać, tak, no zarabiać na tym ludziom, którzy albo oszukują, albo są wręcz przestępcami, no to to jest, proszę państwa, bardzo niedobra sytuacja. To myślę, że wszyscy, jak tu siedzimy, zgodzimy się z tym, że w momencie, w którym luka VAT-owska rośnie, to to jest dla państwa źle, to jest po prostu obiektywnie bardzo źle. Bardzo źle. Kiedy nie ma też podpory w państwo i obywatele, w ludziach, którzy odpowiadają za nasze bezpieczeństwo, a mowa o policjantach, ponieważ już rzesza 12 tysięcy policjantów zachorowało. Będą chorowali też kolejni w trosce o swoje i życie, i zdrowie, i bezpieczeństwo państwa również. Z tą informacją państwa zostawiam. Państwo sami wnioski wyciągają. Dziękuję serdecznie agoriankom i agoriankom przed telewizorami, uczestnikom tego programu. Spokojnej nocy państwu życzę i do zobaczenia. Dobranoc. Dziękujemy.